witam serdecznie. Ostatnio była syrenka dla dziewczynek głównie, więc nie mogę tutaj zaniedbać chłopaków, więc słuchajcie, dla was nie będzie syrenki, chyba że jako samochód, ale będzie to samochód strażacki. Myślę, że wiele osób lubi straż pożarną, bardzo jest ona pomocna, a wozy strażackie to w szczególności. Słuchajcie, zaczynamy. To zaczniemy po prostu od kół, które rysujemy. Jedno koło, drugie koło. Powiedzmy, że ta straż będzie bardzo duża, więc zrobimy z tyłu dwa koła. Teraz to w jaki sposób połączymy. Zrobimy jeszcze jedną kreskę i tutaj jeszcze jedną. To mamy nasze podwozie. Następnie robimy szoferkę w ten sposób. Zarysowujemy szoferkę. Dajemy tutaj światła. Teraz dajemy tu miejsce, gdzie będzie siedział strażak kierowca, czyli nasze okienko. Możemy tu je przedzielić, narysować kierownicę, narysować wejście z klamką. Tu rysujemy cały dalszy korpus naszej straży i tylne światło. No i ważna rzecz, oczywiście sygnalizacja, która jest tutaj umieszczona. Teraz rysujemy takie prostokąty, bo to będą te miejsca, w których strażacy mają te wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby gasić pożar, żeby ratować ludzi. Zrobimy tutaj takie kreseczki, ponieważ one mają formę jakby takich otwieranych żaluzji. O, i w ten sposób. No i brakuje bardzo ważnej rzeczy, czyli drabiny, która będzie tutaj nasz wóz wykańczała. Robimy drabinę. No i jeszcze jedna rzecz. Z tyłu niech będzie jakiś wąż, jakaś sikawka, bo bez niej to wiadomo, ani rusz. I taką strażą pożarną jeszcze zrobimy tutaj fotel. I może pana strażaka, niech tu jeden jedzie. O. Uśmiechnięty, wszystko się udało. Jedziemy sobie taką strażą. Dziękuję bardzo.